No, witam serdecznie. Dzisiaj odcinek poświęcony będziemy trawieniu płytek. Słuchajcie, odbiłem już wzór, tylko że tutaj jeszcze domaskowałem flamastrem dookoła maskę, czyli po prostu no maskę. Te wszystkie większe tego, także dlatego ona tak wygląda, jak wygląda, ale ścieżki są ok. Zaraz zobaczymy, może coś łapnie ostrość. Ok. Była to odbitka, plus jeszcze flamaster dookoła poprawiony. I będziemy trawić, słuchajcie. I teraz tak, z tego co to naciarczan sodowy. 1000 gram na 5 litry wody. 1000 gram na 5 litry wody, a my chcemy tutaj wlać litra wody, bo tutaj, znaczy tu wejdzie 5, ale ja bym nie chciał aż tyle. I teraz tak, oczywiście woda jest przygotowana, jest gorąca i pozostawiona do delikatnego ostygnięcia, żeby nie był wrzątek, żeby mi tutaj za bardzo w oczy nie parowało. Chociaż od Rutka na Zello dostałem okulary ochronne, więc dzisiaj będziemy nie w tych, tylko w okularach ochronnych. Fakt, że okulary ochronne, słuchajcie, do Dreamela, ale przezorny zawsze ubezpieczony, tak? Tak się tylko mówi. Ole, gogle. I tak o parę wejdą pod te okulary, bo to nie są takie, wiecie, ala narciary. Dobra, słuchajcie. Niby tutaj jest kilogram, ale tutaj jak z tego co tu patrzę, to jest 0,75 na tej skali. Czyli jak to na 5 to podzielić? Nie, nie mogę. Nie mogę w tych okularach. Muszę ściągnąć za bardzo gumka, że tak powiem, jara. O, moment. Trzeba było poluzować tą gumkę. A dobra. Się przydadzą do jakichś tam kątówek na przykład. No i dobrze. Czyli na litr wody odmierzamy sobie 1/5 pi razy oko. Z tego strzelać nie będą, ale suchmiarka się przyda. Zrobimy tak. Wysokość tego pojemnika. Odliczymy pojemność. Wysokość tego zawartości w pojemniku, nie pojemnika. 12,5. Dobra, 12. 12 na 5. Oj, tu sobie głupi pytanie zadał. Żeby było 15, to bym wiedział, ile to jest. No dobra, to dwa z kawałkiem. Dwa z kawałkiem. Ustalamy sobie poziom. 2,5 na zapas zrobimy. 2,5 razy 5 to jest 12,5. Czyli jest ok. Czyli musimy do tego miejsca tyle wysypać. Do litra wody. No dobra, to było jedno, to było drugie. To teraz jeszcze sprawdźmy sobie, czy jest tak samo. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To za dużo. Dobra, będzie szybciej. Tylko, żeby nie potrawiło. Troszeczkę za dużo, 2 cm trzeba było zrobić, ale to dobra. Płyteczka jest laserówką odbita. Bierzmy sobie litra gorącej wody, trochę podgrzeję jeszcze tą wodę. Troszkę jeszcze podgrzejemy. O! Nie mocno. Tak, żeby nie wrzątek, nie? Tu mamy 1,75 litr do tego miejsca. O kurde, skąd ta woda tutaj potopała? Dobra, lejemy. Jeszcze. O, za bogato, tak, że będzie dobrze. Tak, że będzie dobrze, jak wsypię 2,5 cm tego prochu. No, trochę paruje. Dobrze, czysto wodę to sobie możemy rozparować, nie? O, podmuchałem w mikrofon. Patyczek. Patyczek.
Potrzebujemy pakietów. Ojejku. Gdzie są moje pędzelki, znaczy patyczki? Żeby to rozmieszać potem. Się nie przygotowałem jak zwykle, a powiedziałem, że będę wytrawiał. Czyli jednym słowem, jak zwykle. Nie no, były tutaj pędzelki. Ostatnio kurczę trafiłem, to był, mieszałem. Zaraz zobaczymy. Patyczek od pędzelka. O, tak to wygląda odbitka, nie odbita czegoś takiego, czyli musi być taki nadruk i słuchajcie, to jest taki papier, że to możemy sobie zetrzeć. Dmuchnąć, też możemy zdmuchnąć ten toner. To jest toner, nie, moja drukarka ma wyjęty piec, pomylony tak, żeby nie utwardzała. Mam patyczek, słuchajcie. Patyczek też zdobytny będzie. Nic się mu nie stanie, także tutaj nie ma problemu. O, to swastykę też tutaj wy tego. Żartuję. Dobra, jedziemy. Bo tu nie ma co. Z proszkiem. Patrzcie, idealnie do drugiej kreski. Tyle rozrobiamy. I się więcej nie będziemy bawić w to. Młoteczek bardzo fajny, się przydaje, zobaczcie, do wszystkiego. Oczywiście nie wkładam młoteczka do kwasu, żeby go nie uszkodzić. A ten centymetr wody z kwaskiem cytrynowym, że tak powiem, bo to praktycznie ten kwas nadsiarczan sodowy, on smakuje jak kwasek cytrynowy, także ja już sprawdziłem, ale wam nie polecam, wiecie, bo żeby nie było potem, że szpital będzie, nie? Nie będę nawet pokazywał, jak się to próbuje, ale lepiej nie. No, dobra. Prawie się rozpuściło, elegancko. Możemy sobie to, pierwsze użycie to będzie fajnie, szybko, nie trzeba podgrzewacza pod spód podstawiać, a tak ogólnie to stawiam to na drukarkę 3D i podgrzewam do 90 stopni to kuwetę i ona pięknie, ładnie się cały czas utrzymuje temperaturę i jest bajka. Dobra, kwas się rozpuścił. Weźmy sobie kawałek papieru, no niestety taki teraz. Się cieszyć tylko, że jest taki, kiedyś takiego nawet nie było. Zobaczcie, toż to nawet nie jest ruszone, troszeczkę zamoczony, ale to wyschnie. Także nic się mu tutaj nie stanie. I teraz tak, ja robiłem takie nóżki. Takie fajne nóżki sobie podrukowałem kiedyś na drukarce, tylko że gdzieś się chyba wyrzuciłem przy sprzątaniu. Także takie były nakładane klipsiki malutkie na rogi i wstawiałem i to sobie pływało, nie dotykało ziemi, a jak wiecie, miedź fajnie odpada. W tym, że w chlorku, trójchlorku żelaza, to właśnie na tej zasadzie, że to miedź szybciej odpadnie. Tam, gdzie jest, nie jest wymaskowana. A w tym kwasie nadsiarczan sodowy cała, że tak powiem, chemia, która tu zachodzi, to jest na odparowywaniu. Czyli nie kładziemy już tak płytki, a kładziemy płytkę do góry. No i możemy sobie teraz zamknąć kuwetę, żeby nie narozlewać i pomieszać przez 15 minut. Nie wiem, czy będziecie chcieli to oglądać przez 15 minut. Ale ja będę mieszał, aż będę widział, że wytrawiło. Taką fajną kołyskę muszę zrobić na silniku krokowym, wiecie? Zrobimy taką wytrawiarkę. Taką piękną, fajną wytrawiarkę. Z grzałką w środku, na przykład od akwarium. Bo już tutaj taką mniej więcej płytkę mam. Także będziemy może coś dumać nad kwestią,
jakiejś fajnej wytrawiary takiej, która będzie nam trawić PCB. Ok, płyteczka została wytrawiona i wyczyszczona. Dosłownie trwało to 3 minuty, a nie 5-15 minut, tak jak mówiłem. Może ostrość łapnie. O! Nie wiem, czy tu widać, czy nie. Dobra, łapnęło ostrość. Słuchajcie, zabieramy się do montażu, że tak powiem, prototypu bramki radiowej, a nie internetowej, bo to jest właśnie, jeszcze sobie taką można przelecieć, słuchajcie, papierkiem ją spolerować, ja to używam gąbeczki tej ściernej, najdrobniejszej, nie jakiejś tam takiej, to jest gąbeczka do ścian, w sumie do szlifowania cekoli, ale jest możliwość zakupienia kilku tam grubości ziarna, nie? Czyli najdrobniejszą, czyli największą bierzemy, jaka jest dostępna. No i dobra, to teraz sobie tak zrobimy. Weźmy kawałek papieru i zabezpieczmy ją, bo tu na pewno jeszcze jakieś pozostałości po kwasie zostały, chociaż niekoniecznie. Rozpuszczamy kalafonię, słuchajcie, w benzynie ekstrakcyjnej i to jest najlepszy flux, który możecie używać do wszystkiego, łącznie do lustowania SMD. Ja tak używam, jest super. I do zabezpieczania płytek, zobaczcie jak to fajnie wygląda, 4-5 kropelek. Teraz by się przydał pędzel, ale nie mam, mam tylko młoteczek. I rozciągamy sobie pięknie po całości kalafonię rozpuszczoną w benzynie. Przy okazji cały brud się zbiera, słuchajcie. O, piękna sprawa. Zobaczcie, ile tu jeszcze było syfu po tym szlifowaniu. Ściągniemy na czyściutko. Dopóki się nie klei. Dobra, teraz możemy zrobić nadruk z drugiej strony, a potem nałożyć solder maskę. I do tego celu będą nam potrzebne dwie szyby i solder maska. Nie no, dobra, zrobimy to wszystko termotransferem, tak samo jak wydruk. W następnym odcinku położenie, czyli po prostu odbijamy w tej chwili, robimy punkty ustalające, odbijamy w tej chwili nadruk elementów z tej strony. A na sam koniec odbijamy pady. Odbijamy pady też termotransferem, czyli można nawet żelazkiem. I jak już pady są odbite, to nakładamy solder maskę. Zamykamy 2-3 krople solder maski, zielony czy tam czerwony, jaki chcecie. I zamykamy to w dwie szyby i przyciskamy tak, żeby ona się rozeszła po całości. Się rozchodzi po całości, dosłownie to trwa parę sekund, potem trwa 15-20 sekund naświetlenie ten UV, żeby usztywnić i ściągamy szybę i mamy solder maskę. Tam, gdzie były nałożone tonerem punkty, normalnie zwykłą benzyną zmywamy to i się zmywają nam punkty, a solder maska zostaje. Takie przynajmniej jest założenie, także podziałamy w następnym odcinku. Zapraszam do obejrzenia następnego odcinka. Z płytki PCB do samodzielnego, że tak powiem, wykonania płytek PCB. Pozdrawiam. A więc tak, słuchajcie. Skoro płyteczka jest, a jest to prototyp, ja tutaj się nie będę już teraz bawił, że tak powiem, w solder maski na razie. W żadne, jakby to powiedzieć, no, w opisy, bo i tak będziemy to wszystko zmieniać. Oryginalna płytka, albo ta,
albo ta właśnie, której kolega tutaj projektuje. Jeszcze zobaczymy. Będzie po prostu miała opisy z nadrukiem. Chciałbym, żeby były nadruki wartości elementów. I teraz tak. Zaczynam lutować. Przyszedł ten moduł nieszczęsny. Zaraz wam pokażę. A czemu on jest nieszczęsny? Bo biblioteka w Iglu, na której projektowałem tą płytkę, ma wyprowadzenia względem siebie na module, zresztą zaraz zobaczycie. Teraz wam to pokażę. Zobaczcie, ma wyprowadzenia równo. Moduł, oczywiście chińska robota, ja już go tutaj wlutowałem, musiałem po prostu ten moduł, oj, tu teraz migoczy mi światło, może jakoś tutaj odbiję, o, żeby jaśniej było, żeby takich kontrastów kamera nie miała, teraz doświecimy jeszcze gorzej. No i jest na tej zasadzie, słuchajcie, że musiałem go troszeczkę pod kątem zamontować, żeby mi te piny się zgodziły. Czyli jednym słowem, wykonanie tego modułu nie jest 1:1, tylko tu jest przesunięcie. No, ale jest już moduł. Zaraz będę obsadzał to Atmega, chociaż już tam pod spodem jest Flux. Już ta Atmega się trochę przykleiła, ona ma siedzieć w ten sposób. I będziemy to sobie za chwilkę lutować. No dobrze, bierzemy się do roboty, czyli tak, musimy rozgrzać lutownicę, jest rozgrzana, wyczyścić grot, grot miedziany, zwykły drut. I teraz tak, jak to mamy wlutować? Tutaj mam przed sobą schemat. Jednym słowem, czekajcie, czy ona dobrze leży, żeby potem nie było. 1, 2. Dobra, co my tu mamy? Reset tu mamy, napinie 29, reset, a u mnie tu mamy na, z której strony reset? Tutaj. Raz, dwa, trzy, wolna, czwarta. 29, 3, wolna, czwarta. Dobra, tutaj będzie reset, o tutaj w tym miejscu. Rozgrzewamy. Układamy ją najpierw, tak jak ma być już zamontowana. Ok. I teraz tak, musimy przygrzać jedną nóżkę, obojętnie którą, pierwszą z brzegu, delikatnie nałożyć jej cyny, żeby ją zamocować. Na pin. Na razie na pin. Ok. I teraz ustawimy ją sobie. To nie liczę się, zwarcia robią. Słuchajcie, bo to zaraz zobaczycie, jak to się robi. Ok, tu jest, tu pasuje. Dobra. Mamy dwa zwarcia już tutaj. Spróbujmy sobie jeszcze tutaj dostawić, tak żeby było dobrze. Jeszcze tutaj ostatnią nóżkę przygrzejemy, dobra. No i co? I są zwarcia. I bardzo dobrze, że są. Znaczy, że coś działamy. Ja tutaj troszeczkę pomarudzę, słuchajcie, żebyście wiedzieli mniej więcej, jaki jest czas wlutowania takiego AVR-a. Teraz sobie moczymy to wszystko we fluxie, czyli w rozpuszczonej kalafonii. Może być. Wszystko mamy namoczone. Więc sobie teraz tak, weźmy sobie, tutaj lupa mi tak światełko. Weźmy sobie i jeszcze musimy zrobić tak, troszeczkę więcej cyny, żeby ona nam nie odeszła z tej strony. Przymocować je po prostu, nie? Pierwszy pin i ostatni. O! Teraz wiemy, że tutaj się będzie dobrze trzymać.
to jedziemy. Słaby ten fluks dzisiaj. Dobra. Szkoda, chyba słaba temperatura grotu. Tutaj mamy za dużo, jak widzicie, tej ceny. Musimy ją sobie zebrać. I jednym słowem flux. O, już teraz to już chyba za bardzo pojechałem tym fluxem. No, ale o, zobaczcie. Musimy oczyścić grot z nadmiaru tej ceny. Pięknie teraz już wylutowała. Wszystkie zwarcia poginęły z tego co widzę. Jeden bok mamy. Trochę dużo tego fluxa nalałem. Ale to lepiej więcej niż żeby miało być za mało, nie? No to dobra, to jedziemy drugi bok. Tutaj sobie potem ładnie podsumuję to. Możemy sobie nawet rozciągnąć te ceny dalej. O, będą piękne, ładne ścieżki do PR-ków. Dobra, jedziemy w drugą stronę. Troszkę ceny, o. Ten grocik mi się, że tak powiem, się zepsuł. Się wygiął w jedną stronę. Tu mamy zwarcie, słuchajcie. Ale to trzeba poczynić tak. Dolejemy jeszcze. Już nie mamy zwarcia, możemy sobie dalej te cyny, jeśli są ścieżki, podsumować. Będziemy mieli pewność, że to akurat do bargrawa i do ścieżki, pewność, że mamy kontakt, nie? No dobra, to co robimy? Tego fluxa tutaj jest dużo, także nałożymy sobie go. No, o, tak do pełna, tak żeby tutaj ładnie było pełno. To mało widać, słuchajcie. Może ja to troszeczkę jeszcze przyciemnię tą kamerę, najwyżej będzie mrugać. No, tylko ciekawe czemu jeszcze moment. Bo tutaj jest dosyć duże światło pod lupą. No i ta kamera tak, tak ma po prostu. Wiecie, jak zdajemy światło, to jest inaczej. Doświetlę dobrze. A jeszcze obok mam lampkę. Także migotanie jest. To można wyciąć, także wybaczcie, że to tak migocze, bo po prostu jeszcze nie miałem czasu, żeby to dobrze poustawiać. O, tutaj to żem zalał. Tutaj to żem zalał. Ale na to też jest sposób, słuchajcie. O, jeszcze jedno zwarcie mam. Czekajcie, tutaj sobie jeszcze przygrzeję te nóżki. Okej. Okay. Zaraz wam pokażę, jaki jest sposób.
tylko gdzie jest ta moja tasiemka. Troszeczkę musimy zdjąć tutaj tej cyny, no bo nie wiem, możemy nawet wziąć sobie odizolować. O, ja wam pokażę jak to kawałek druta, że tak powiem, namoczyć go we fluksie. Tutaj akurat jest nadmiar fluksa po całej płytce, także spokojnie. I ściągamy nadmiar cyny, nie? No bo tutaj akurat już ścieżek nie było możliwości. O, zobaczcie. I jest ślicznie z tej strony przylutowany układ. Może łapnie ostrość. No i dobra, okej. Okay. To jeszcze jeden bóg został od Megi. To jest akurat od Mega 8. O. Musimy delikatnie uważać. Oczywiście flux mi tutaj uciekł gdzieś na boki. Natomiast na nóżkach to na stolaku. Namoczymy to, ile się da. Akurat musimy bardzo delikatnie z tą cyną jechać, bo są krótkie nóżki i krótkie ścieżki i nie ma gdzie jej potem odgarnąć. O. Okej. Teraz tak, bierzemy dokładne szkło, albo to najlepiej mikroskop, ale jak nie ma mikroskopu, to jest takie szkiełko, słuchajcie. W takim szkiełku możemy sobie się przyglądnąć. Ono bardzo fajnie światło zbiera, słuchajcie, z każdej strony. Możemy sobie się przyglądnąć, czy nie mamy zwarć. No jest pięknie. To teraz kolejnym zabiegiem musimy oczyścić tego fluksa, którego żeśmy serdecznie wszystkich tutaj napluli, słuchajcie. Czyli musimy tak wziąć trochę rozcieńczalnika lub benzynki i pędzel. Gdzieś tu miałem pędzelek mały. Mamy pędzelek, czyli moczymy pędzelek trochę w benzynce, czy tam w rozcieńczalniku, czy izopropanolu, jak kto woli. I szorujemy naszego AVR-a przy okazji reszty płytki. I suszymy. Przez papier. Może być toaletowy, tak jak ja to robię. Musimy resztę elegancko dobrze wyszorować. Możemy namoczyć izopropanolem troszeczkę, tylko że izopropanol szybko odparowuje. Jak widać benzynka trochę dłużej. No ale za to śmierdzi. Jak to woli, jednemu pachnie, drugiemu śmierdzi. Słuchajcie. Dobra, weźmy sobie czystego papierku. Troszeczkę ja tutaj po... żeby rozcieńczyć, nie? Okej. W drugą stronę. Odsączymy wszystko, co żeśmy naleli. Brzydko, znaczy trochę brzydko, trochę tego fluksa się nawaliło tutaj za dużo i on przystygł mi tutaj,
bo posmarowałem rozcieńczoną kalafonią całą przed postawieniem układu, nie? Czekajcie, czekajcie, jeszcze troszeczkę. Jeszcze trochę pomoczymy, niech sobie odejdzie. Okej, okay, można uznać, że jest czyste. To kolejnym krokiem, jak już mamy AVR-a wlutowanego, on jeszcze oczywiście nie ma żadnych programów, nie ma nic. Dopiero program dostanie na końcu, bo mamy złącze ISP wyprowadzone, tutaj będzie w tym miejscu. O, jeszcze z tej strony trzeba zgarnąć trochę tych. Wyczyścić. To zrobimy kolejnym krokiem. Stabilizatory wylutujemy, bo akurat mam je na wierzchu. To są 3 V i potrzeba ich tutaj w tym układzie przemiennika 2 sztuki. Mam 1 sztukę, to są malutkie SMD. I tu mamy jeszcze 1 sztukę, musimy wybrać tego SMD. Gdzie jest ten relac? Nie chcę za bardzo otwierać, bo później się wysypę. Z tej tasiemki. Dobra, mamy 2 sztuki stabilizatorów. W sumie słuchajcie, z tego co mi tutaj w studii tłumaczył, to ten układ potrzebuje około 4 V zasilania, nie 3,3. Więc równie dobrze można wstawić tutaj na 4 V stabilizator. Ale zobaczymy, co z tego będzie, bo jeszcze jest taka możliwość, że pewnie płytka ta to jest prototyp. To będzie jeden leżał stabilizator, a drugi stabilizator będzie leżał, zaraz muszę zerknąć na schemat, tak, tu jest jeden, tu przy pinach, tu jest drugi, o tutaj, o w ten sposób. Ten stabilizator zasila układ Atmegi, czyli Bargraf i układ Atmegi. Bargraf jest na LEDach, dosyć duży pobór ma. Ale jeden, dlatego są 2 stabilizatory. Ten drugi stabilizator zasila nam układ Bluetooth. Tutaj sobie wyprowadziłem na razie takie piny, bo nie wiadomo, które wejście będziemy programować. Także tutaj będziemy mogli sobie, oprócz tych 2, te 2 to jest TX-RX, także tego nie ruszamy, one są pominięte. I programujemy za pomocą, wiecie, no, turystyk, nie? Tu mamy sygnał, tu będzie wyjście na pinach, na przycisk connect, czyli parowania. A tutaj tu mamy 1, 2, 3, 4, 5, no w sumie 6, 7 przycisków, tylko ten 1 do 1,8 V. Ten moduł wysyła nam tutaj 1,8 V. To jest ścieżka 1,8 V. Tutaj jest, tu będzie zwora, czy zerówka będzie postawiona, rezystor, bo to masa tego, czyli oddzielna masa, że tak powiem, układu, chociaż nie jest koniecznością tu, w tym miejscu. Tu za to jest koniecznością, bo tutaj mamy ADC, oto te miejsca, oto to jest praktycznie układ ADC. I tu tak samo, zaraz wam powiem, o tu będzie puszczona zerówka, bo tu mamy masę ADC, oto
czyli oddzielnie odpięta zerówka. A tu między tymi dwoma dużymi pinami jest dławik zasilenia analogu, czyli ADC. Bo wykorzystujemy cztery przetworniki. Znaczy w sumie mojego ma jeden przetwornik, cztery wejścia ADC. No dobra, to postawmy sobie. Jeszcze jest taka możliwość, słuchajcie, żeby stabilizator 3,3 V przeciągnąć do 4 V, to tutaj pole wybrać masy, odciąć to i tu wstawić rezystor, tylko później rezystor sobie dobierzemy, tak, żeby napięcie na zasilanie, tu wejście, tak, tu wyjście, żeby na tej ścieżce, na te wejście drugie od spodu, dobrać sobie około 4 V, nie? To już, ale tu kwestia, zobaczymy, bo na 3,3 też powinno to zadziałać. Powinno, ale nie mówię, niekoniecznie, nie? Bo niektóre te, zresztą widzicie, jakie to jest wykonanie tego Chińczyka, tego brutu, bo jeśli już nawet piny trzeba było przekręcać, żeby to ustawić według noty katalogowej, jest zrobiona płytka, to niestety musiałem to jednak przesunąć. Dobra, lutujemy tego pierwszego. Najpierw nakładamy sobie na pin troszeczkę cynę. Bierzemy pinsetkę. Przygrzewamy nóżkę. Ok, już on się trzyma. Już teraz nam nie ucieknie. Lutujemy wyjście stabilizatora. Aha. Coś tu muszę chyba pocinować ten wrot jeszcze raz. I go oczyścić. I lutujemy tymczasowo masę stabilizatora. Jeszcze tutaj poprawimy. Wyjście stabilizatora jest równie dobrze z tej strony. I kondensatory odsprzęgające możemy postawić tutaj stonaną. Oprócz tego tu i oprócz tego tu, to jeszcze tutaj możemy sobie postawić stonaną. Tak samo wejście zasilania idzie z tej strony tą linią dookoła. Także możemy sobie, jeśli chodzi o radio, bo Bluetooth to jest radio, to możemy sobie tutaj do tej ścieżki ze dwa kondensatory, ewentualnie tu przy wejściu i tu przy wejściu stabilizatora dostawić sobie dwa kondensatory. Bo tutaj jest wejście, tu mamy elektrolit i tu mamy jeden na samym, na dzień dobry, mamy jeden kondensator, ale to zasil do tego stabilizatora, który tu będzie, do Atmegi. Po prostu odseparujemy dokładnie część logiki, czyli cyfrówkę, od części nadawczej. Chociaż ten Bluetooth, ten scalak też jest cyfrowy. Ale tak się przyjęło w radiu, że separacja musi być. Zobaczymy, jak będzie płytka już taka pod zamówienie robiona, to będzie na pewno dwustronna płytka, nie pojedynczo. I z drugiej strony tutaj zrobimy sobie przelotki, czyli otwory pod stabilizator, a z drugiej strony będzie powierzchnia chłodząca tego stabilizatorka, nie? Czyli tak standardowo. Gdzie on spadł, ten drugi tutaj jest. Drugi stabilizatorek tak samo. Jedna. Nóżkę wejścia zmijemy. Opiemy go sobie w pęsetkę. Ustawiamy pierwszą nogę. Ok. Lutujemy sobie masę na przykład. I wyjście z naszego stabilizatora. Jeszcze sobie dołożę co mniej więcej. I słuchajcie, te same wyjście, zobaczcie, mamy z tej strony, tam pod spodem jest ścieżka, mamy z tej strony do pola odchłodzenia. Tu akurat nie będzie chyba aż takich dużych poborów, chociaż w sumie 10 diod mamy zaświecić. Plus, znaczy w sumie przekaźnik tu się idzie za tranzystorem z napięcia wejścia. Tu będzie siedział przekaźnik i zobaczcie, te wejście tu leci sobie dalej do przekaźnika, tutaj
Tu, w tym miejscu siedzi nasz przekaźnik PTT od CB Radio. Nie widać. O, tu, w tym miejscu. To jest przełącznik w gruszce CB Radio, na przykład, może być. On będzie nam przełączał nadawanie, odbiór CB Radio. Dobra, no cóż, mamy stabilizatorki, słuchajcie, wlutowane. Więc teraz możemy przejść dalej. O ile znajdę tu na wierzchu, tak. Muszę je przymierzyć, słuchajcie, czy tutaj już nie ma? Nie, tu już nie ma. Kondensatorki 100 nano. 100 nano do odsprzęgnięcia. Do odsprzęgnięcia. Na napięć, czyli wyższych częstotliwości na napięciach, czyli tak robimy. Tutaj będzie jeden do masy, bo tu mamy masę, tu mamy masę, tu jest jeden kondensatorek, tu na wejściu jest drugi kondensatorek, tu gdzieś będziemy do ścieżki, nieprzewidziany jest kolejny kondensator, ale właśnie dlatego, że to jest prototyp. Tutaj gdzieś będzie jeszcze jeden, albo tu kondensatorek. I na wyjściu tutaj już mamy tu mamy jeszcze jeden kondensatorek. Tu mamy raz, dwa, trzy, cztery kondensatorki 100 nano musimy tutaj zamontować. Nie wiem, czy to było widać, czy nie było. Ciąg dalszy montażu w kolejnym odcinku. Tych odcineczków troszeczkę jeszcze będzie, ponieważ to jest prototyp. Wlutowujemy teraz wszystkie SMD elementy, potem przechodzimy do THT elementów, czyli wlutowujemy wszystkie tutaj rezystory i diody. Wlutowujemy wszystkie zwory przede wszystkim, bo tutaj są dwie zwory. Jedna jest stąd aż dotąd, taka długa, to jest reset nasz. Z podciągnięcia resetu, tutaj rezystor 10 kOhmów do plusa resetu. Niestety wyszło mi, że do analoga, a nie do cyfrowego. Myślę, że i tak. Dławik 10 mikrohenrów, żeby odseparować napięcia. No dobra, dławik 10 mikrohenrów, ale czy ja pomyślałem na kondensatorze, żeby to odseparować? Tak. Tak, jest. Nie pomyślałem nad filtracją, słuchajcie. Co to za nóżka jest? O, tutaj te pole. Te pole to jest... A nie, jest. Dobrze. C4. C4 to jest... RF. Dobra. Mam. Tutaj idzie jeszcze kondensator do masy. W tym miejscu. Moduł najbardziej, że tak powiem, moduł Atmega i stabilizatorki, półprzewodniki. To, co najgorzej się lutuje, już jest lutowane. Reszta to już jest praktycznie pikuś. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pozdrawiam. A może tak? Pomachać do kamerki. Pozdrawiam.